Edison, który skonstruował żarówki, które dały się sprzedawać, chciał oczywiście, żeby ludzie kupowali te żarówki. No i wybudował pierwszą w świecie komercjalną elektrownię. Czyli on jest ojcem energetyki. Dostarczył ludziom coś, co zużywa energię i wybudował elektrownię, która dostarczy. Dał ludziom urządzenie, które świeci i wybudował elektrownię, która dostarcza energię do tego urządzenia. W zasadzie to się do dzisiaj niewiele zmieniło. W każdym razie ta żarówka dotarła do nas w stanie takim niespalonym, bo stare żarówki przeważnie są spalone. I my w obawie, że jak ją załączymy, że to będzie po raz ostatni załączenie tej żarówki, postanowiliśmy raz zrobić to w ciągu roku. No i wybraliśmy święto Trzech Króli, dlatego że Trzech Magów ściągnęła do Betlejem, gwiazda betlejemska. No i to nam się to tak skojarzyło, to właśnie światło tej żarówki z gwiazdą betlejemską. Mamy już długą historię zaświecania tej żarówki i od pewnego czasu to ta uroczystość, która tak nam coraz bardziej obrastała w towarzyszące załączenie tej żarówki wydarzenia, stała się świętem światła. Święto światła nie było zajęte, jest w Muzeum Energetyki Święto Światła. Thank you.
Cały termos, to już powoli są resztki. Słyszycie teraz, że ciepły azot wrze. On właśnie wrze w temperaturze minus 195 stopni. A pokażemy Wam taką sytuację, gdzie mamy diodę luminescencyjną. Diodę LED, typowa dioda LED, świecąca na pomarańczowo. Jak wszyscy Państwo widzicie, dioda świeci na pomarańczowo. Kolor świecenia diody jest zależny od przerwy energetycznej półprzewodnika, który zastosujemy w takiej konstrukcji. Przerwa energetyczna zależy też od nośników, które są w takiej strukturze, czyli też od temperatury takiego elementu. Jeżeli schłodzimy, powoli schłodzimy taką diodę, to, jak już sami widzicie, zmienia kolor, tak? Patrzcie, zrobiła się żółta, lekko przygasła. My w tym momencie mrozimy. Zobaczcie, że ona prawie przestała świecić, ale zaraz powinna wrócić, jeżeli zacznie się ożywać. Zmieniła też kolor na żółty. Jeżeli zmieniamy temperaturę półprzewodnika, przerwa energetyczna też się zmienia. Zaczyna świecić teraz na żółty. Wróci do świecenia na pomarańczowo. Jest to spowodowane tym, że nośniki elektryczne, nośniki w przewodniku zaczynają być nieruchome. Praktycznie zwiększamy tą przerwę poprzez zmrożenie przewodnika. A różna przerwa energetyczna pokazuje nam różnicę w kolorze świecenia diody. Możemy jeszcze raz ją schodzić. Sami widzicie, że pomarańczowa dioda zmieniła swój kolor praktycznie na żółty. Miętość gazów się zmienia, zmniejszy się. Nie wiem, czy to się uda, ale przy takiej pojemniczki, jeżeli byśmy ten balon wsadzili, lekko oblewali go ciepłym azotem, masz jeszcze tam azotu, to proszę. Kto będzie oblewać? Balon schłodzony do dość niskich temperatur zmniejszy swoją objętość i to diametralnie. Diametralnie zmniejszy swoją objętość, ponieważ cząsteczki gazu ulegną kompresji. To zmniejszy na temperaturę, stracą swoją ruchliwość. W ogóle cząsteczki zawsze mają sporą ruchliwość. Też taki balon schłodzony do bardzo niskiej temperatury, już widać, że powoli się zmniejsza, balon schłodzony do niskiej temperatury jesteśmy w stanie połamać jak porcelan. Tak samo jakbyśmy zamrozili kwiat w ciekłym azocie, wtedy struktura tego kwiatu nie jest elastyczna, ona jest zamrożona. Struktura tworzy się krystaliczna, jesteśmy w stanie go praktycznie połamać. Jak Paweł teraz wyjmie balon, zobaczycie, że jest bardzo mały. Widać, że się bardzo zmniejsza, tak? I znowu się powiększa. Gaz się rozpręża. Jesteśmy w stanie poprzez zmniejszenie temperatury sprężać gaz. Następnym zjawiskiem, które chcemy zaprezentować, jest wytwarzanie energii elektrycznej ze względu na różnicę temperatur. Tu mamy ogniwa Peltiera, które są połączone między dwoma zbiornikami. W jednym zbiorniku mamy śnieg, który przynieśliśmy przed chwilą z podwórka, a do drugiego zbiornika tutaj kolega zaraz zaleje wrzątku. I będziemy mogli zobaczyć sobie, jak ta dioda, która jest podłączona do tych trzech szeregowo połączonych ogniw Peltiera, doleje nam na potrzeby. To jest 3-watowa dioda LED. Widzimy, że różnica temperatury, ta woda już nie jest wrząca, stała tutaj chwilę, bo będzie miała 80 stopni Celsjusza. Śnieg w okolicach 0 do minus 2-3 stopni pewnie ma
No i widzimy, że taka różnica temperatur już jest w stanie wytworzyć tyle energii wewnątrz tych ogniw Peltiera, żeby zasilić taką diodę. Na czym to polega? Zjawisko zostało odkryte przez pana Seebecka, czyli na złączu dwóch materiałów o różnej gęstości elektronów wewnątrz tego materiału powstaje różnica potencjałów przy przyłożeniu dwóch różnych temperatur. Czyli jeżeli mamy przepływ energii cieplnej z jednego końca na drugi koniec takiego układu, następuje wytworzenie energii elektrycznej. Teraz jest właśnie ten moment, kiedy będziemy załączyć. Mamy już wszystko przygotowane. Tutaj mamy voltomierz, napięcie się mierzy w voltach i będziemy podnosić to napięcie i zobaczymy, kiedy się coś zacznie dziać. Proszę Państwa, to jest zaledwie 80 V. Żarówka jest już jest na napięcie takie zarysowane 220 V. No i teraz będziemy zwiększać 100 V. Żarówki nie lubią, jak się je tak gwałtownie załącza. One się potrafią, proszę Państwa, przy załączeniu zepsuć. Wiemy to, tak? Się czasami załączy pak. No to trzeba nowy próbę nam dostać takiej żarówki. Drugiej nie widzieliśmy, ale żarówka, jak widać, jest skonstruowana w bardzo prosty sposób. Państwo zużyjecie na to, żeby sobie przyjść, popatrzeć na zdjęcia. Jak sobie Państwo to oglądujecie, to zapraszamy do sąsiedniej hali. Trzeba przejść przez przedsionę i symetrycznie do naszego wyjścia i wyjścia do tamtej hali. Tam jest pokaz, wyładowań elektrycznych, tam są wyładowania o długości wielu metrów i te wyładowania nasi koledzy, grupa pełnoładni, mają całkowicie pod kontrolą. Do tego stopnia, że mogą je zmusić te wyładowania, żeby wydawały dźwięk. A jak mamy dźwięk, no to mamy melodię. Zapraszamy na grające cerki Tesli, a żarówka będzie się jeszcze przez jakiś czas świeciła. Dziękuję. Zobaczyć świecącą, później koncert gromowładnych i na zakończenie 12 Święta Światła spektakl, proces sądowy pomiędzy Teslą i Edisonem.
Kontra Edison. Decyzją ławników, zdobywając znaczną przewagę, proces wygrywa pan... Dziękuję. Nikola Tesla. Brawo! Dziękuję. Proszę się nie martwić, żarówki drożeją od nowego roku o 25%. Do widzenia Państwu. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami. My to dobrze wiemy, że wygrywa Tesla. Tak naprawdę chyba my wszyscy kibicujemy, prawda? Prawda. Ja mam większy brzuch, dlatego gram Edisona, tak? Bardzo Państwu dziękujemy i musimy Państwu powiedzieć, że uwielbiamy, a można by nie rzec, że kochamy Muzeum Energetyki. To jest taki dobry początek roku dla nas, dla teatru. Taki energetyczny i elektryczny poniekąd. To jest dobre miejsce i warto do niego wracać. Zachęcamy Państwa do części odwiedzin tutaj, aby było nam troszeczkę cieplej już później. Także dziękujemy serdecznie, dziękujemy Joli, dziękujemy wszystkim organizatorom w naszym imieniu. Do zobaczenia jak najszybciej. Mam nadzieję, że na Industriacie i tam będzie kolejny proces. Rzeczywiście będziemy się bawili już troszeczkę bardziej z panem Teslą. Także dziękuję bardzo Państwu, Teatr Akademia dla Was, a bis dzisiaj na koniec. Teraz dopiero repertuar, mam nadzieję, że chodzi o produkcję bardziej, teraz jak koncert.